przepłynęły do nas dwa żurawie ze Szwecji. Są to żurawie typowo portowe. Akurat ich rozstaw pasuje na podstorze, na rozstaw 20-metrowy, na który jest na nabrzeżu obrońców Poczty Polskiej. I przy niewielkiej modyfikacji będą mogły tutaj swobodnie pracować. Po postawieniu ich na nabrzeżu planujemy około 3 miesiące na ich uruchomienie. W następnym roku planujemy jak gdyby poprawienie ich estetyki, czyli prace malarsko-konserwacyjne. Modernizowane nabrzeże OPP jest częścią większej inwestycji związanej z modernizacją portu wewnętrznego i pogłębienia toru wodnego i modernizacji ponad 5 km nabrzeży. Jest to inwestycja realizowana z programu unijnego CEF. Wartość inwestycji związanej właśnie z tym nabrzeżem to około 40 milionów złotych. Jest to bardzo ciekawa i bardzo ważna inwestycja, ale też bardzo wymagająca. Ona tak naprawdę pokazuje, jak ważne są relacje portu i naszych kontrahentów. Staramy się bardzo o nie dbać, dlatego przez całość tej inwestycji, ona trwa praktycznie 3 lata, przeładunki są realizowane i ta ciągłość tych przeładunków jest zachowana.